Bożego. Jezus zaprosił swoich najbliższych uczniów na uroczystą kolację. Podczas wieczerzy wziął chleb, połamał go i rzekł: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Następnie wziął kielich, odmówił błogosławieństwo i podał uczniom, mówiąc: to jest krew moja nowego przymierza, która zaraz będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Teraz muszę was opuścić, powiedział Jezus, ale zostawiam wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Apostołowie nie do końca rozumieli, co Pan Jezus chce im przekazać, ale czuli, że jest to bardzo ważne. Po wieczerzy Jezus poszedł do ogrodu oliwnego. Była późna noc. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, powiedział Jezus do uczniów. Jezus wiedział, że dostał od Ojca ważne zadanie. Otworzyć niebo, które było zamknięte dla ludzi z powodu ich złego postępowania. Mimo tego bał się bardzo i prosił Ojca, aby był inny sposób, by pomóc ludziom. Jego pot był gęsty jak krople krwi soczące się na ziemię. A gdy tak się modlił, zobaczył uczniów, którzy zmęczeni zasnęli. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe, powiedział Jezus.
jeden z jego najbliższych uczniów i pocałował go. Tym gestem wskazał żołnierzom Jezusa, oni aresztowali go i zaprowadzili do namiestnika rzymskiego Poncjusza Piłata, który skazał Jezusa na śmierć. Pan Jezus nigdy nie zrobił nikomu nic złego, ale żeby otworzyć dla nas niebo, musiał ponieść karę za wszystkie złe rzeczy, które wydarzyły się na świecie.
złożono w grób i zasłonięto pachami. Jest największym cudem. Chcielibyśmy z tego skorzystać.